Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online razem z Pawełem. Co ty, Paweł, tu kombinujesz? Dzień dobry, cześć, trzeba mi tam was bardzo gorąco. Właśnie swoim cudownym motocyklem będziemy robili dzikie stunty. Na twoim samolocie, poczekaj, tylko muszę się tutaj... Ustawię się. O, jestem! Tam silnik, żeby cię nie wciągnął. Nic mnie nie wciągnie, spokojnie, mam maskę kota. Okej, Paweł mówił, że już to kiedyś robił. Ja nie wiem. Robiłem to nie raz. Tylko Paweł, ale ty nie masz dziewczyny. Co? Nie masz dziewczyny? Co? O co chodzi? Pamiętaj, żeby czy powoli masz się, lecieć. Czy nie? Tak, ale powoli startuj. Nie tak mocno, o kurde. O kurde, aż tak powoli trzeba? I spalił karcia na skrzydle. No co, no tak dobra, się czyli, robi. Nie czyli co, do, powoli mam przyspieszać, do... tak? Tak, i ten, na głównym pasie sobie wystartuj. Tylko powoli, dobra. Znaczy nie, przyspieszać powoli. Pod koniec możesz trochę przyspieszyć i bardzo powoli musisz startować, podnosić ciśnienie, wiesz? Dobra, kapuję. I jak już leciał już, to nie skręcaj za mocno, lepiej na Q i E, jak dobrze kojarzę. Dobra. Czyli tak, wiesz, żeby nie przechylać samolotu. A, wiem o co chodzi. Samolotu, tak. Okej. Okay. Co ty masz, fioletowy dym spod opon? Tak, mam różowy dym spod opon. Dokładnie tak. Trzymaj się. A ile graczy może tak maksymalnie wejść na ten na skrzydło w motocyklach? Znaczy wiesz co, po jednym. Na każdym skrzydle mogą być. Aha. No bo tu ten silnik blokuje, żebym nie spadł, wiesz? No tak. Nie mam innego wyjścia. Jakie dzikie stanty. Dobra, to tam, słuchaj, tam, no, nie tam, wiem, mam się obrócić do góry kołami, czy jak? Nie, wiesz co, po prostu przelecisz nad tym, nad budynkiem na przykład IAA. No bo na Maze Bank na pewno nie trafię. No dobra, jest IAA. A to jest tak duża wysokość, kiedy... to jest tak duża wysokość, że i tak zabije się, ale okej. Ja może spróbuję. Nie. Na IAA spróbuj trochę. Obniż lot. Dobra. Teraz. Ale nie mogę za nisko, bo spadnie. Tylko nigdy nie robiłem. Kurde. No kurczę, mi samolot sam skręca. No leć. Ej, ja też nie, mam nie, 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 w tą stronę! Nie mogę tym sterować. O kurczę, walnę w glebę. Nawet słuchaj, powiem szczerze, że uderzenie kołami nie pomaga. Niestety. No nie pomaga, niestety. Bo z takiej wysokości zawsze się zabija. To nie jest GTA San Andreas. W GTA San Andreas to mogłeś spaść z kosmosu i by ci nic nie stało. To był CJ. Tam. A! Mój moto! Przepraszam. To nie było chcący. Dawaj fajny ten miska. Nawet ten twój motocykl. Chyba sobie kupię taki. Oczywiście. Wiesz jaki on jest szybki? Patrz, na koło staje. Patrz jaki on jest szybki. Człowiek. Patrz no jakie stanty dzikie robi. No, dobrze. Wybija się zawsze. I tutaj się wybija, cyk. O, cyk, patrz na to. A, pięknie. Czekaj, gdzie jest ten? Musimy dojechać do... Ja bym... Tędy? Dobrze. Na lotnisko? Oczywiście. No, na lotnisko za mną. Tędy. Ja wiem. Tutaj. W prawo, jednak w prawo, dobrze. Tu w lewo chyba, tu, nie? I teraz tu. Teraz w lewo, no. Co ty, o, nie znasz? No wiadomo. Widać, nie, kto paczek ciemno nie jest, wiesz, zawsze po ciemku nie jeżdżę. Widać, kto kasę cheateru zbiera. Nieprawda, no daj kasy. Jest moder, jest może moder? Chodzisz po sesjach, nie? Ten money please, nie? Widziałeś to? Ten regularnie, tak. Cały czas widzę, ktoś pisze. Ej, w ogóle ja myślałem, że... Ja mówiłem tutaj do Pawła przed nagraniem, że teraz to wszystkie cheaterzy są na tym... Na przyrce, w gimnazjum, no tak, nie będzie, nie będzie problemu. O 6.30 pisze rano, nagrywamy? No. No. I... Ja jeszcze w piżamie, dopiero otworzyłem oczy, włączyłem telefon. W piżamie pisze... śpisz? Man! Śpi jak mężczyzna, nago. Tak! I tak, jasne, no. Dobra, no i co? I napisałem do ciebie i się zgodziłeś, powiedziałeś, nie ma sprawy. I mówię, jasne! Oczywiście, no dobra, oczywiście. Ale ja mówię, no wszyscy ci też są teraz w szkole i nie ma problemów. Chodź no na sesję publiczną. Wbijam na sesję publiczną i od razu zostałem przeteleportowany na środek morza. To znaczy przez pół sekundy widziałem swoje biuro, a potem na środku morza nagle. No. Także ja raczej chyba jednak zostanę przy wersji PS4, bo tam najlepiej jest najbardziej nie, bezpiecznie. Na publicznej to też gram na PlayStation 4, ale jak gram na live to zawsze na PC teraz. PC-cie? O, to ci współczuję. Dobrze, i co mówisz, że mam tam wskoczyć nie wjeżdżając na rampę? Nie no, czekaj, nie ja musisz. To ogarnę.
Ty, zobacz, jakie dzikie stunty. A może tylko spróbujemy tak, że ty będziesz leciał, jechał samolotem na wprost mnie, a ja się wybiję w ten sposób. Tylko nie wiem, czy tak wysoko koło podniosę. Zobacz, co tu się dzieje. Ty, to może być dobry pojazd stunterski. A... Dobra, leć. ja będę na przód. Ty, co z moim kołem jest? Na wsteczny dawaj, musisz... O, shit! Nie da rady na wsteczny. Wsteczny za słaby jest. Aha, no dobra. No to ten, to spróbuj się ustawić bokiem. Ty, przeglidowałem. Co ty robisz? Okay. Grindy, jakieś grille. Grindy, grille. Ty, nie mogę się obrócić tym. Chyba moja śladka jest była mniejszym, no to... No kurde, musiałeś zapeszyć. Pan Kotel na ciebie patrzy. Ojej, czuję się zestresowany przed taką widownią. Cholera, ty, to jest trudne. A spróbuj przodem podjechać, bo ja jeszcze jestem niedoświadczony w tych sprawach. Przodem? Ty jesteś dobra, dobry w tak... Jak będę cofał, to będzie problem. Od tyłu tak nie bardzo umiem. Od tyłu nie umiesz bardzo dobrze, nie szkodzi. Teraz daj do przodu. Cisnę gaz do przodu cały czas. Ciśnij gaz cały czas. Gdzie mnie zabierasz? Ja mam kask, to może się nie zabije. Ale mam tatuaże, które mnie chronią, to są takie talizmany. Dobra, czego uwaga, próbuję startować. Trzymaj się. Startuj. Tam. W razie czego WS, wiesz, i ten, i driftuj sobie na przykład do przodu. Znaczy nie do przodu, tylko na kapuję, bok, żeby kapuję. Cię wyprostować. Kapuję. Na razie jest okej. Okay. Trzymasz się? O shit. O shit! Nie, miałeś rację. Przeżyłeś! Miałeś rację. Udało ci się. No bo do wody! No udało ale ci się, miałeś ładnie. Rację. Miałeś rację, że to musi być mniejszy motocykl, no. O co chodzi? Masakra. Próbuję driftować w takim razie. O kurde, zabiłeś mnie! Przejechałeś mi po syrach dwa razy do tyłu do przodu. No dzięki. Czekaj chwilę, dobrze, czekaj. Ej, prawdziwe przynajmniej są prawdziwe, nie? Wiemy teraz. Sztuczne by wybuchły. Dobra. Czekaj. Sztuczne. What? Co ty, Asuka? Zakrwawił mi asfalt, no. Co za koleś. Dobra. Asuka stantuje jak Sebik z motorynką. Czekaj, to ja ci tam stanę jeszcze raz, tutaj ładnie. No chcę, ja nie wiem co jest z tą Asuką, czy ona jeździć nie potrafi? Dobra, już. Trzymam się. Wiesz, że ja na PS4 mam taki sam ubiór, bo on jest taki w miarę podstawowy, na samym początku go odbudowujesz. No widzisz? Uwaga. Powolutku, Pawełku, no proszę cię. No ostatnio to mi prawie pasa zabrakło, wiesz? No właśnie. Aż tak wolno to nie. Tak, na razie tak. Ja tak szybko leciałem wtedy? Ja pierdzielę. Ale mam cały czas cisnąć do przodu, czy palić karcia? Do przodu jedziesz. Dobra, jest okej. Okay. Jak do przodu to dobrze, bo jak paliłem karcia, to mnie zamordowało. Nie pal karcia, tylko do przodu jedź. Pamiętaj, że pod wodzie schować. Ewentualnie musisz korygować kapciem, jakby cię przesuwało, tak. Wiesz? Dobra. Cię przesuwa tam, posuwa cię trochę, czekaj na to. Nie, jest dobrze. Tak możesz posuwać. Tylko weź w podwozie schowaj. Nie, bo się widzę, że tam mógł uciekać ty. A, dobra, okej. Okay. Już w porządku. Dobra, spokojnie. Na razie się trzymam w moim shitsu. Trzymaj się w ogóle tam, marka trzymaj shitsu. Się dziełka, schowam podwozie. Okej, okay. Ale podejrzewam, że u mnie sytuacja będzie bardzo podobna z tymi dzikimi stuntami. Mówisz? Gdzieś tam, tak. Zobaczysz, że też wyląduje i... Bo to zawsze jest tak, jak się tutaj spada z dużych wysokości. No. Chyba, że byś mnie zdesantował na jakąś górę i wtedy po pochyłości takiej bym sobie spadał. I wiesz... Dobra, to na inną... No to da... O kurde, zadanie niezłe. O, trzeba timelapsa włączyć teraz. Co? Timelapsa trzeba włączyć. O kurde, ostrożnie. Jezu, ale mnie cię wcina teraz. No, mi też, ja się tutaj zjednoczyłem z silnikiem, o shit, spadłem. Silnik mi się pali, stary, no. Ja nie wiem co się stało, po prostu nagle spadłem z motocykla.
Nie umiesz jeździć? Za szybko O, za szybko leciałeś, no co ty? Ja za szybko leciałem, silnik mi się kopci przez ciebie. Gdzie moje moto jest? Chyba wybuchło. No i co ty, Paweł, no to chyba tylko ja mogę. O, właśnie spadł koło mnie. Tylko ja chyba mogę latać samolotami. Albo, bo ty masz doświadczenie, wiesz jak się trzymać. Masz jakieś zaczepy chyba w tych motocyklach. Ty, tak, a spróbuj skuterem jeszcze. No taki fantastyczny skuter. Tylko no, wiesz co, byś podleciał, tak no weź podleć po mnie gdzieś tutaj. Dobrze. Dasz radę podlecieć? No czemu nie? Bo ja z tym skuterem, na lotnisku tym skuterem będę 6 godzin, no. Dawaj tutaj na tego. Na tego, co to się nazywa, jak to się nazywa? Plaża. Ten po lewej u mnie. Nie wiem, czy wystartuje. Dobra, spróbujemy. Uwaga, trzymaj się. Trzymam. No, o się, podbija mnie trochę. Deska surfingowa. O kurde, uważaj na deskę. Urwie nam skrzydło. Okej. Okay. Trzymasz się? Okej. Tak. Tylko nie leć nad wodą. Stary, trzymaj się, trzymaj. Chowam pod wodę. Znosi. O, znosi. Bieg. Ładnie weszło. Nie leć nad wodą. Gdzieś, żebym stanta zrobił. Silnik padł jeden, zaraz... spokojnie. Zaraz nie, się włączy. Nad ty... Ale leć nad budynki. Postaraj się. Czekaj, bo muszę skręcać. A ty spadasz, jak ja skręcam, wiesz? Delikatnie skręcaj. No próbuję. Chyba dlaczego nie masz dziewczyny, bo nie jesteś delikatny. No proszę cię, nie teraz te tematy. Spokojnie. O, zamordowałeś mnie. Silnik mnie wciągnął, no kurde. Czekaj, ale jak to się stało? Nie wiem, masz słabą głowę. Bo jak za szybko, to problem jest. Widzę, dobra, spokojnie, patrz jak ładnie. Jest dobrze, no. Jest dobrze. Może tym razem się uda. Dobra, lecimy dalej, zapłon jest, dobrze. To będzie dobra miniatura, jak się kopci wszystko. Trzymaj się tam. No. Ostrożnie. Żyjesz? Tak. Stoisz bokiem, stary. Uuu, obkręca mnie, czekaj, spróbuję przedriftować. Driftować się tam. Dobra, jest. Jest, to jeszcze trzymam się. Ło, no kurde, znowu to samo! Paweł za szybko leci! Nieprawda! Twój motocykl jest słaby. Nie ma słabego kronu! Dawaj, mistrzu. Dobra, jedziemy! Ostrożnie, nie tak szybko, bo do tyłu on ma problemy. Do tyłu musisz powoli. Dlatego jest ta blokada właśnie silnikowa. No, niezła blokada. No nie? Czekaj, tutaj wezmę tylko jeszcze jedno narzędzie swoje. Czekaj! Wiesz co, Lucek? Zrobimy no. Tak, jak go naprawię, nie? Mam młotek. Zrobię. To nie jest dobry pomysł. Ty w powietrzu możesz tak spróbować. O kurde, coś z niego poleciało. Poczekaj, w powietrzu. Wiem, bo spróbuj tak. Dobra, tego w powietrzu tam strzaskam. Ostrożnie, o kurde. O, ała! Wiem, co robisz. No nie! Ten samolot jest popsuty. Ja wiem, jak to się stało. Zadzwoń do Ludzka, żeby się przestali gonić. Dobra, dzwonię do Ludzka. Wiesz co robiłeś? Dałeś do tyłu i później do przodu. Nie, ja cały czas do przodu dawałem. Tak, nic nie robiłem. Może lag był po prostu. A, no może coś tam. Ty, wezmę inny samolot, nie, bo ten już się pali. On jest fajny. On jest taki sprawdzony. Ale on się pali. On jest sprawdzony. Przecież, no zobacz jaki sprawdzony jest. Ja bym chciał jednak coś innego, bo ten już naprawdę ma dosyć. Spokojnie, leci? No, to leci, nie? No. Okej, dawaj. Byle do przodu. Jak podjeżdża tym samolotem. Aha. Jakie doświadczenie. Czekaj, bo źle stanąłem sobie. Spalił. I w drugą stronę. Dobra. Dobrze. Jestem gotowy. Au. Miał, miał. Ja tutaj nie wystartujemy. A w tą stronę? Może w tą stronę delikatnie. Się uda. Spróbuję w tą stronę wystartować. Może się uda. Ej, tu jest mniejszy pas. Wiesz o tym? Krótszy. No, jakoś damy radę. Byle nie do wody. Ty mnie do wody 3 razy no wywaliłeś. No proszę cię, no nie moja wina, nie? Czekaj, młotek jeszcze... Dobra, startuj. Próbuję. Dobrze, dobrze ci idzie. Powolutku. Ostrożnie. O kurde, to było blisko. Ty
Nie teraz! Kurde, pali się! No palił się już wcześniej. Nie, nieprawda, on się ale tylko poczekaj dymił. Chwilę. Teraz jest pożar, jest istny pożar, stary. Dobra, ja się rozpędzam, nie? Dobra, leć szybciej, to on zgaśnie. Silnik się popsuł. Nie, gaśnie, zobacz, on gaśnie, spokojnie. Gaśnie? Tak, dobrze. Chyba. Takie mam wrażenie. Poczekaj, na razie nie psuj. Nie, ja nic nie psuję, go naprawiam młotkiem. Uważaj, nie tak mocno. Mi wciąga. Okej, okay. Łooo! Co robisz? Ty, bo ja mam jeden silnik. Nie szkodzi. Jeden silnik mam. Nie szkodzi. Zwalniam o, trochę. Jest. Trochę zwalniam. Młotkiem go strzaskałem, ładnie muszę teraz drugi strzaskać, mówię ci. Ale zobacz, jak szybko lecimy, jakie turbo teraz mamy. No ja teraz zwolniłem trochę właśnie. Nie, to dobrze. To co, gdzie cię wysadzisz? Na banki? Ty, wiem jak zrobimy. Co? Spróbujemy tak, będę tak nisko leciał nad jakimś budynkiem. No? I bardzo powoli, a ty spróbuj tak wyskoczyć i przeżyj. Spróbuj wyskoczyć i przeżyj. Dobrze. Tutaj na ty... Albo mogę wylądować FIB. Na banku, bo ja umiem fantastycznie lądować. Tak? Czekaj, spróbuj tu wyskoczyć, no ja spróbuj tu wyskoczyć. Ale musisz trochę wyżej, jeżeli się zahaczysz. Ej, nie mogę! O kurde! Za późno, musiałem wcześniej. No wolniej nie mogłem. Spróbuj gdzieś wylądować, przeżyj. Kurde, Paweł. Uderzyłem głową w krawężnik jeszcze. Co ja ci mówiłem? Przepraszam. Dobra, ja spróbuję wylądować. Ten samolot jest odpowiedni, żeby nim lądować. O nie. Bo jest popsuty i jest wolny. Nieprawda. Teraz mogę nim wylądować. On ma turbo, widziałeś tak. Jak się kopci ładnie? Ej, jaki ogień szedł? Zawsze normalnie jest taka wyrzutnia. No. Poczekaj. Ja myślę, że po tym symbolicznym akcentem możemy kończyć ten odcinek już, wiesz? Nie, ja nie chcę nagrywać już więcej. Czekaj, o kurde! Tak, tak. Także co, no to... Ty, co ty, Paweł? Także trzymajcie się, w ogóle... papa. No, trzymajcie się, hej. No. No i...